Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz. Zapraszam Was na odcinek, w którym zastanowimy się, jaką katastrofą najlepiej zniszczyć nasze miasto. Albo inaczej, która katastrofa najmocniej, najszybciej i całkowicie zniszczy nasze miasto. Do tego celu musimy mieć miasto, więc budujemy sobie, bierzemy nowa gra, nowa mapa. No tutaj sobie już znalazłem mapkę, na której będzie widać tsunami i tak dalej. Tam oczywiście sobie bierzemy nieograniczone pieniądze, odblokuj wszystkie kamienie milowe, żeby nie mieć zupełnie z tym problemów. No i teraz czekamy. A powiem wam, że ładowanie na PlayStation 4 to jest czysta przyjemność w porównaniu z tym, ile trwa ładowanie na komputerze. Three weeks later. Dobrze, no i co tutaj dużo mówić? Trzeba sobie zbudować jakieś miasto, no to tak, pociągnijmy sobie coś z autostrady. Ponieważ mamy nieograniczone pieniądze i wszystkie kamienie milowe, no to wiadomo, jak będziemy budować. Z całą możliwą komunikacją, oczywiście drzewka, no bo jakby to być z drzewek, chyba postawimy najważniejsze budynki, czyli szpital, straż pożarna, szkoła, tam chyba klinika, nawet policja. Podłączmy sobie autostradę, tak ładnie to wygląda. Wspaniale, wysypisko, pociągi, żeby nie było. Tam przenieśliśmy sobie trochę. Idziemy sobie pociągi. Podłączmy tutaj do jednej stacji i do drugiej. Jest już wszystko pięknie, a jeszcze autobusy, żeby nie było. Możemy jakoś jeździć tylko tym naszym wszystkim całym. No i żeby nie było lotnisko, to bez lotniska to nie ma zabawy. A podłączmy sobie to lotnisko i będziemy mogli się bawić. Teraz tylko nawodnij to wszystko, to woda. Ścieki, żeby nie było, na górkę sobie nie będę dawać, bo i tak tutaj przecież nie przypłynie. No i teraz tak. Strefa, dzielnica, poczekajcie, chwilę nazywam. Nazywamy to nasze miasto, Disaster Town, żeby nie było, musi być dobra nazwa do tego, co tu się będzie działo. Te miasto przecież tyle razy tutaj dzisiaj zostanie zniszczone. No i teraz tylko czekamy, aż się swobodnie wybuduje, tylko tak, coś się nie chce nam przemysł budować. Naprawdę coś się nie chce budować, jeszcze się zrobiła noc. No normalnie, no normalnie, nie normalnie. Ma prądu i też nam pakować. Podłączajmy tu sobie wszystko i będzie git. Jedzie, 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 jedzie. A few moments later. Dobrze, ludziska, i od razu sobie włączamy tutaj, tak, wchodzimy do Disasterstwa, wpuszczamy naszą pierwszą katastrofę, czyli tsunami. Czemu ja już tutaj włączam, a miasto jeszcze nie jest gotowe? No, to jest prosta przyczyna, ponieważ tsunami jeszcze nigdy mi się nie załadowało. To znaczy, że się bardzo długo ładuje. Nawet w naszym odcinku, kiedy nagrywałem, żeby był koniec, no to i tak czekaliśmy. Więc teraz bez czekania włączamy to sobie wszystko, tu chyba budynki, tak, tu jest ten zepsuty podląd budynku, więc zobacz, tym się nie przejmujmy, bo według czasami to, nie wiem czy wiecie, ale dworzec towarowy potrafi mieć helikoptery i ja tego nie rozumiem. Po co mu helikoptery i w ogóle coś pociągu w ogóle nie widać. Dada, ale mniejsza z tym, zróbmy najważniejsze rzeczy, czyli tak, miasto się w miarę depie. Tak? No i tak, żeby nie było, kupujemy sobie tutaj kawałki ziemi, żeby lepiej, szybciej zaczęli tsunami, jakby zaczęło przypadkiem płynąć. Żeby nie było. I oczywiście w odpowiedniej kolejności będziemy puszczać te katastrofy, a tam ścieki sobie ładnie już zaczynają spływać. Spokojnie, nie będzie katastrofy ze ściekami, przynajmniej w dzisiejszym odcinku. No, one to tam zbytnio nam niedużo nie dadzą. No, jeszcze tylko jakaś tam park i najważniejsze, czyli zapisz miasto. Wchodzimy, proszę czekać. Świetnie, a teraz wiesz, to jeszcze zapisz, człowieku. Zapisałem się, świetnie. To ja drugi raz zapisuję. No, chyba. Tak, bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Dobrze, i teraz tak, co ja sobie tutaj wchodzę? Tak, brakuje im tu tych krematoriów, bo ma ludzi na zgony, a my chcemy mieć miasto takie, które jest jeszcze w pół żywe, jak mnie degradujemy, co nie? No a sądzę, że tyle wystarczy, autobusik jeździ, widać go było. Dobrze, no i teraz tylko czekanie na tsunami, aż przypłynie. To może chwilę potrwać. The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. A już miałem się cieszyć, że tsunami przypłynęło. A tu wiecie co? Tsunami jest, no ale płynie, no normalnie płynie, no.
jest na maksymalną prędkość, a tu on cały czas płynie, płynie, płynie i nie może dopłynąć normalnie. A tu już kolejny tsunami się pojawia, drugie z tyłu, a to cały czas nie dopływa, no co to ma być? O, dobra, 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 bliżej, statki już tu wodują. Znaczy ja nie wiem skąd to tutaj w ogóle, jakim to się w ogóle to udaje z tym wypłynąć. Chyba nieważne, to jest mniejsza, oto jakieś kamyczki gdzieś, wow, sklepiony statek tutaj widzimy. No i no normalnie ta prędkość. Okej, okay, dobra, budynki zaczynają topić. Ja to wiecie co, ja wam to trochę przyspieszę, bo to będzie trwać wiekami. I tsunami naciera na nasze miasto. Znikniemy. No, wspomniałem, że fala 5,5 nawet nie jest aż taka niska. Ciekawe, czy zniszczy nam dokładnie całe i czy będziemy mieli ludność numer 0. Dobra, tutaj widzę, tu się coś fajczyło, ale chyba teraz to się już nie będzie fajczyć. Okej, okay, dobra. Zobaczcie, ostał się. No, co to ma być, no kurczę. Niby tsunami, a nic się nie dzieje. Jakby coś, to wam przyspieszyłem razy dwa, bo tsunami też nie było, no. Niszczy miasto. No, ma już spływa. Nie, no już miasta nie ma. Szpital przetrwał, park przetrwał, ale tak poza tym, no, tu w ogóle postawiłem sobie tę antenę. Ludność zero. Wygraliśmy. Nie ma nikogo. Jesteśmy na minusie. Na minusie ludzie są. Rozumiecie? To jest po prostu piękne. A nie, dobra, już nie. Jesteśmy na zerze. No dobra, to tak, mamy tutaj miasto ruin, co tu dużo mówić, no co nam je wygrało? To jest na pewno dobry pomysł, ale zbytnio szybki to on nie jest, bo wiecie ile ja czekam na te tsunami? Ponad 2 godziny, ale prawdziwe. No, przesadziłem, godzinę czekałem aż wywołałem, ale to i tak jest jak dla mnie za długo. Wracamy do innego miasta. Dobrze, jesteśmy w naszym mieście ponownie. Tak, odbudowaliśmy je. Dobrze, tak jak na razie tsunami mamy, jest dobre, całe miasto niszczy tylko, jest wolne i musi być miasto nisko osadzone. Właśnie chcecie wiedzieć, jak już długo szukałem dużo mapek. Dobrze, teraz sobie spróbujemy wszystko po prostu podpalić. Są różne opcje, jest pożar lasów i jest po prostu pożar. Ja spróbuję wszystkich opcji i z góry już mówię, że ta katastrofa najmniej jest spektakularna. Prawda, wszystko się fajczy. Właśnie, czekajcie, nie wiem czy tam widzieliście, wyburzyłem helikoptery. Też nie chciałem, żeby jakieś dać fory, takie pożarom, ale to i tak zbyt dużo nie daje. Czekajcie, coś się zaczęło już fajczyć może? Podmiany? Halo? O, dobra, tam się coś fajczy. To nawet tak słusznie, ale to... Nie tak wygląda. Czekajcie, właśnie, jeszcze miałem zrobić jedną ważną rzecz. Wyłączyć remizę. O, jacy smutni. Może wiedzą o tym, że ich tutaj teraz spotka. Nie, raczej może. Dobra, bo zaraz będę musiał to przyspieszyć normalnie. Dobra, ludzie, przyspieszamy, dobra. I tak, poustawiałem parę pożarów. Niech się fajczy. Okej, okay, dobra, nadal się fajczy. Świetnie, jeszcze trochę się niech pofajczy, bo to można szybko poustawiać, żeby się zaczęło fajczyć. Jak widzicie, fajczyć się fajczy i da się tym zniszczyć miasto, ale to jest jeszcze chyba gorsze niż tsunami, bo powiem, że nie jest spektakularne, bardzo powoli, no i trzeba się jeszcze naklikać. Więc, no, powiedzmy, może być, ale są lepsze metody. Dobrze, idziemy do kolejnej metody, którą możemy zrobić. Nad tymi katastrofami jeszcze teoretycznie najwięcej czasu spędziliśmy, ale spokojnie, tak. Mieliśmy tutaj zapadlisko, zawalisko i trzęsienie ziemi. Trzy rzeczy, no bo wszystkie są spod ziemi, wszystko się powinno zacząć burzyć. No tak, zawalenie, no to po prostu się budynki walą tam, gdzie klikamy, to jest akurat fajne. Zawalisko, no to widzicie, to by się dziurka. I to nawet taka sensowna. No a trzęsienie ziemi to po prostu można niszczyć całe miasto i to jeszcze wyburza dury pod ziemią. O, widzicie? Jest inny, nawet się nic nie dzieje. Więc no, są różne to... Trzęsienie ziemi jest najbardziej efektowne. Gdy połączymy te trzy opcje, to jest naprawdę fajne, a zawalisko, to z budynkami, to jest dobre, jeżeli chcemy sobie dany budynek wyburzyć, a nam się nie podoba i nie chcemy go tak ręcznie. Więc to jest dobre. Dobra, a bez już przyciągania, idźmy do kolejnej katastrofy. No dobra, no to lecimy z kolejnymi katastrofami po zainstalowaniu klimatoriów. Dajemy sobie burzę i tornada. Max mój limit tutaj jest 4 tornada w jednym mieście. Zobaczymy jak będzie tutaj. Tak, puszczamy sobie tornada, ile wlezie. Burza może być jedna, bo burza się długo ładuje. Burza to są pioruny, a tornada to wiadomo. Taka wielka tęba powietrzna, która się tu pojawi. Tylko na niej się też chwilę tego, ale jak już się pojawią, to burza prawie nie ma jednej rzeczy lepszej, więc... Ogólnie to my idziemy coraz lepiej poza tsunami, bo tsunami byłoby tak... na sam koniec powymawamy zwykle kategoria, co w jakiej kolejności powinno być i w ogóle. Także tak, mamy tutaj...
trudne, żebyście nie zauważyli, co to jest. To jest tornado. I ja miałem w ogóle problem z tymi tornadami, bo one nie chciały iść do miasta i go niszczyć, żeby wam zaprezentować. Ale w końcu, kiedy już je zmusiłem, siłą, no zobaczcie tylko, jak one ładnie tam tutaj niszczą. Jeszcze jest z tym piorunem, one tam najmniej robią, głównie prąd wysadzają i tyle. Ale no zobaczcie, ile z miasta zostało. No, jakbym jeszcze puścił parę takich, to w ogóle by tu nic nie było z tego miasta. Więc ogólnie bardzo dobre, tylko trzeba logicznie korespondować, gdzie mają być. Dobra, idziemy do kolejnego. No i teraz to, co, na co większość pewnie z was czekała, to jest całkowicie mój numer jeden, a mianowicie płonąca skała, meteoryt. I teraz posłuchajmy kobietki. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should see. Ja skończyła mówić i ja wam naprawdę oszczędzę i gadania, bo ona tutaj później zaczyna wariować, mówi tyle razy, ile kliknąłem. To no i tak, ogólnie meteory no to są fajne, no bo spadają, wszystko wysadzają, ale wiecie co jest jeszcze fajniejsze, jak wpuścicie meteor do wody i wywołacie dzięki temu tsunami. Oczywiście nie mogę tego zabraknąć w tym filmie, więc zaprezentuję wam tutaj, oto parę meteorów spadnie i zrobimy sobie jeszcze tsunami tak, żeby nasze miasto w ogóle nie przeżyło. No wiecie, nie dajemy im fory. W końcu i tak mają oddzielny zapis save'a, z którego mogą jakby coś jeszcze jakimś cudem przeżyć. Jeszcze go sobie dobra, zobaczmy sobie samolocik. Leci. O! Szykuje się, leci nasz pierwszy meteor. Zaraz rypnie. I jest. Aj, no, przestawiło nam tu, a tam taki wielki, piękny. Dobra, no i teraz mamy całe meteory i tutaj się to dzieje. No trudno aż nie powiedzieć, że tutaj to jest w ogóle. Gdzie to? No to jest po prostu. To... Wiem, że na pewno się pojawią część komentarzy. Co ty robisz? Niszczysz ludziom życie i w ogóle, jak tak można? Ludzie, to tylko dla filmu, co nie? Ja tylko sprawdzam, co byłoby najgorsze, gdyby się im przytrafiło, co nie? I mamy tutaj parę dziurek. No nie powiecie, że to nie wygląda efektownie. Zresztą jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze przeżył, bo jakoś jak dla mnie to tak zbyt... No nie. Nie wiem, jak dla was, ale... Ja jakoś tutaj nie czuję, żeby ktoś tu jeszcze był. Halo? O, tu jacyś jeszcze przeżyli, to im spuśćmy meteory. Tak wiecie, jakby coś. W ogóle meteory też się dosyć szybko ładują, więc można ich podrzucać ile się chce na miasto. To też jest bardzo dobra wiadomość. Dobra, tam gdzie ludzie ogólnie jakieś budynki przetrwały, no to wiadomo co, spuszczamy meteor i się cieszymy. O, lecą w naszą wodę. No i teraz się zacznie. O, widzę, że fale tsunami się pojawiły od miasta, tam gdzie spadły, ale to nic z tym. Jak tutaj to będzie wyglądać. Zobaczcie tylko, jak to będzie ich teraz spadać. Jeden po drugim. I to świetnie wygląda jak ogień, czy to cokolwiek to od wody się odbija. To jest po prostu takie piękne. Bo to jest nierealistyczne normalnie w świecie. Ale spokojnie, dobra, jeszcze parę meteorów. No, czekajcie, ile ja tu zrzuciłem tej wody. Bo to naprawdę zaczyna wyglądać już naprawdę... Chyba to było ostatnie. A, no tak, jeszcze tutaj jeden. Tutaj tak naprawdę nic nie zrobił. On tu przyleciał przez górę. No i zobaczcie tylko na te dziury. No normalnie to jest tsunami, a nie jakieś, że czekasz nie wiadomo ile, a tu sobie zrzucasz, masz kratery wodne. No tego to jeszcze akurat mi się nigdy nie udało zrobić. Tyle na raz. To pięknie wygląda. Zobaczcie, można zobaczyć dno. Tu jakaś górka się zrobiła, czy co to w ogóle, nie wiadomo. No nie, no to jest po prostu... Czyste, piękne. No i teraz dzięki temu sobie zalejemy całe miasto, żeby było mało. Tu jakieś kamyczki się pojawiły. No a czekajcie, no to trochę... Czy ja to przyspieszyłem później? Chyba nie, ale mamy zero ludzi. Mamy zero ludzi, całkowite zero ludzi. Co ja tu chciałem zobaczyć? Szczerze? Zniszczenia... ukształtowania terenu. No tak, tu się zrobiły górki, a tutaj są... No widać. Widać, tu są kompletne dziurki. A, zniszczona droga, tak. Jeszcze ją ulepszyć. No oczywiście, bo o to chodzi w tej serii. No a przyspieszę to sobie trochę. Chociaż czy trzeba. Teraz to ich zmiecie. Płyn, tsunami, dalej wszystko. Zobaczcie, widzieliście te drzewa i gaszą? Oj, nasze meteory. Teraz to jeszcze tsunami dozwala. Nie, to można to takie rzeczy tutaj robić. Po prostu można kształtować teren to tak piękne sposoby. Tak, tutaj wszystkie budynki, które przetrwały, to wiadomo, trzeba im pokazać, kto rządzi w tym mieście. Zły burmistrz. Czy coś taką falę agresji przetrwało poza tymi torami? Co? Jakieś budynki po środku. What? Dobra, powiem wam krótko, trzeba coś na nich spuścić. Trzeba im pokazać, jakim prawem oni się jeszcze trzymają. Co to w ogóle ma być? Jakieś rezydencja,
Rezydencja i rezydencja. Jakiś budynek przetrwały, co to ma być? Nie będziemy jej wyburzać, no co ty? Dobrze. Nie, co? Fajczysz się, czy co? Dobrze, no i przechodzimy do podsumowania. Tutaj macie ikonkę pożary. To jest według mnie najsłabsza rzecz, jaką możecie zrobić. Pożary lasów, czy pożary lasów akurat fajnie wyglądają, ale pożary budynków, jeżeli chcecie zniszczyć miasto pożarem, to nie idźcie w tą stronę. Naprawdę, jest dużo lepszych sposobów, jakie możecie zrobić, nawet bez dodatku Natural Disaster, który powinienem tłumaczyć w kolejnych odcinkach z tej sali, że nie idźcie w pożarze. Naprawdę, to jest najsłabsza opcja, jaką możecie wybrać. Nie. Zawalenie, zapadlisko, tutaj trzy razy, i trzęsienie ziemi. To jest według mnie druga kategoria w kolejności najsłabsze, no bo na nie musisz też chwilę poczekać. Tutaj macie krótką ilustrację, jak to wygląda. To jest akurat trzęsienie ziemi, zapadlisko jest takie mniejsze, a zawalisko, no to po prostu budynek znika i kropka. Więc fajne, ale tak trochę mało efektowne. Znaczy oczywiście trzęsienie ziemi jest fajne, ale są fajniejsze rzeczy. Oczywiście to jest lepsze od pożarów, żeby nie było, że pożary są lepsze. Kolejne jest tsunami, które wygląda tak na załączonym obrazku. No, tsunami, no to tutaj co dużo widzieć. Zauważyliście po samym odcinku, ile się na nie czeka. To po prostu jest trochę katorga czekanie. A jak już przyjdzie, no to tak, całe miasto, jeżeli jest na nizinie, no to legnie w gruzach, ale musi być na nizinie. Musi nie być też dosyć daleko od źródła wybuchu, trzęsienie ziemi, więc to też jest fajne i tylko woda przechodzi, więc... Znaczy, zniszczenia są kompletne, nic tu nie przetrwa prawie tego, ale są jeszcze dwie rzeczy, które możecie zrobić lepsze i będziecie jeszcze bardziej zadowoleni. Chociaż tsunami, mówię wam, jeżeli macie na nisko położone miasto, to walcie śmiało. Drugie miejsce w mojej klasyfikacji zajmuje tornado i burza. Burza akurat jest dosyć słaba, ale bierzemy jako warunki pogodowe, więc proszę bardzo, wywołujemy tornado. No i tornado, nie powiecie, że nie jest efektowne. Wielka taka trąba powietrzna wyrywająca się z nieba zmiata wasze po prostu wprost miasto na dowolnej wysokości, nie ma tutaj żadnych ograniczeń i dosyć szybko też się pojawia. A burza bardzo irytuje, kiedy macie dużo daleko od siebie miasta i połączone to wszystko kablami elektrycznymi. To jest drugie miejsce w mojej klasyfikacji. Jakby coś. No i moim zwycięzcą, jak możecie się domyślać, jest uderzenie meteorytu, ponieważ spada z nieba dosyć szybko, możesz ich spuścić naprawdę też dużo. No i się pojawia się szybko, robi zamieszanie i jeżeli jest to naturalne, no to może być naprawdę nieprzyjemne, duże, podpala jeszcze, żeby nie było lasy, budynki, wszystko się dzieje, rury niszczy, ma wszystko w sobie, no może tylko nie zatapia. Chociaż zatapia też, jeżeli trafisz w wodę, no to jest zatopienie. Tutaj macie krótką ilustrację. Także, czy meteor, jak dla mnie, jest naprawdę numer jeden. Oczywiście, jak możecie się spodziewać, będą jeszcze różne filmy z meteorytami. No i teraz zapraszam na zniszczenie tego fragmentu. No i tutaj dużo przedłużać. Tutaj zniszczymy sobie to każdą katastrofą, zaczynając od spadającego meteoru. A może właściwie nawet dwóch. Dalej to sobie spuścimy tutaj tornado, czy coś jeszcze. Burze, zapadlisko, burza, tornado, jeszcze jedno, trzęsienie ziemi, podpalimy to, tsunami spuścimy, jeszcze jeden meteor, tak, trzeci, zawalisko i jeszcze jeden pożar, tak żeby było wszystkiego po trochu. No i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, no trochę taki nietypowy. To jest nowa seria, jeżeli wam się spodoba, pewnie tam się ankieta już gdzieś pojawiła, no to zagłosujcie w ankiecie, czy taka seria wam się podoba gdzieś na tym moim kanale. No i napiszcie też w komentarzu, jeżeli byście chcieli, to co byście chcieli, żebym przetestował, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Ja naprawdę bardzo chętnie i na PC, i na wersji PlayStation mogę nagrywać, bo coraz więcej będzie już się pojawiać odcinków też z wersji PC, żeby było tu i tu. Także piszcie, co byście chcieli zobaczyć w takiej serii. No i ogólnie, czy wam się podobało, jakieś swoje opinie, czy coś, co trzeba zmienić. Trochę długi ten dzisiejszy odcinek, ale sądzę, że wam się nie nudziło, ponieważ pokazywałem wszystkie katastrofy. To, co jest chyba największą satysfakcję pokazuje z Cities. Dobrze, no i gdzie są nasze meteory? No, chyba już leci. Chyba. Chociaż, kto to wie? Kto to wie, co tu może się wydarzyć w The City Skylines? Trzeba to chyba przyspieszyć. Chociaż nie czekajcie, zaczął padać deszcz. A to jest dobry znak. Jeżeli zaczął padać deszcz, to zaraz zacznie tutaj spadać jakieś grzmoty. Leci nasz meteor, nawet nie trzeba by przyspieszyć. No i takim pięknym akcentem
Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Nie zapomnijcie zagłosować. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, aby nie przegapić kolejnego materiału z mojego kanału. No i z tej serii. Dobrze, widzimy, że tutaj te budynki nie miały szans. Cześć!